ja przy tobie, podobnie jak mój kolega domagała, wyglądamy trochę jak króliczki wielkanocne. Mm-hmm. Nie oszukujmy. Wytłumacz mi, tak jak swojemu odrobinę słabszemu fizycznie koledze, czemu? No właśnie. Ja już mówiłem, że wcześniej, parę minut wcześniej, że ja robię rzeczy, nie zawsze zastanawiam się, dlaczego. Tutaj zastanawiałem się, drapałem się po głowie, mówię, przecież to będzie kurwa boleć i tak dalej, ale... A to robiłeś ze znieczuleniem? Bez. To jest silniejsze ode mnie. Ja to później oglądam, jak ja sobie na mordę na YouTube oglądam ten filmik i zadaję sobie pytanie, dlaczego w wszystkich językach, jakie tam gdzieś mi się przewinęły, ja nie wiem dlaczego, nie robię tego pod publiczkę, nie robię tego, żeby kogoś wystraszyć. To jest po prostu silniejsze ode mnie, ja się tego boję, tak samo jak każdy miałby teraz sobie podjąć mordę, ale ja płacę kościowi za przelot z Australii. Tam parę ty jeszcze za to zapłaciłeś? No, f*** pieniędzy. I on przyjeżdża do mnie do domu i ja się kładę i robię, nie? I później to oglądam i mówię dlaczego i ja nie wiem dlaczego, ale to robię. Ale poczekaj, i oczy. No, jesteś pierwszą osobą, którą znam, która ma takie oczy. Jedyną w Polsce. Ja znam parę takich. No ja wiem, ja pewnie bym się ich bał znać, ale co, czemu? I to jest ta sama odpowiedź, ja nie wiem, po prostu ja teraz jak się na siebie patrzę... Hardkorowe pytanie. Podobasz się sobie? Właśnie, chciałem powiedzieć, że tak. I teraz jestem complete, wróciłem. I się wydaje, że troszkę to jest tęsknotą za Polską, pomieszany z wódką. Tak wylałem swój żal w ten sposób. Jak miałem być ze sobą szczery parę razy, chciałem odpowiedzieć na to pytanie, to mi się wydaje, że troszeczkę chyba z tęsknoty za krajem zacząłem sobie ciąć mordę, robić te dziwne... Czyli chcesz powiedzieć, że co drugi Polak, który wróci z wysp, będzie tak wyglądał? Oby nie. Błagam, ten Brexit, nie przeżyjemy tego. Jestem prawdziwym patriotą. Nie, no, jeżeli wódka plus Polska równa się Popek. Tak.